Witam Was tutaj, cześć, witam Wizjonarz. Zaczynamy tak trochę nietypowo. Ktoś mnie się pytał ostatnio o mody do Cities Skylines PS4. Oczywiście, od razu mówię, nie ma modów póki co i jest tylko standardowe rzeczy, które są w Skylinesach, czyli ruch lewostronny, nieograniczone pieniądze i odblokuj wszystkie kamienie milowe. Zaczynamy. Stopad włączony. Dobrze, jesteśmy w naszym mieście. Za oknem mam śnieg, tak, nietypowe, i gramy w Snowfall. Trochę ciemny ekran, ale dobra, już nie będę nic przy tym kręcić. Przyspieszę sobie czas. I tak, na dzisiejszy odcinek mam pewne plany. Tak. Jeżeli Minecraft się jeszcze nie pojawił, bo tam może jakieś pytanie pojawić się, to albo Minecraft się już pojawił, albo się pojawi wkrótce. No nie wiem. W poniedziałek lub w niedzielę jakoś miałem się te odcinki pojawić. Dobrze, tak czy siak, mamy naszą tutaj koniczynę drogową i my ją wykorzystamy do mianowitych celów, a mianowicie takie budynki, chociaż nie wiem, nie, to będzie zbyt daleko. Widzicie, my sobie to wstawimy tutaj, o. Tak, tu. Wiecie, ja robię sobie to co jakiś czas w różnych miastach. No, w tym już to powinno być, więc postawimy to, no nic. No to trudno. Nie, no, oczywiście to jest bardzo przydatne. Jak się uda postawić. Ale, dawaj. No. Chociaż może jakoś inaczej trochę postawimy to tutaj. W końcu to inne miasto. Poczekaj. Wejdzie nam to tu? Wejdzie. Dobrze. Więc... magia polega na tym, że stawiamy sobie taki budynek. Właściwie to trzy takie budynki. Jeden tu. Wiesz, nie, tam są tory kolejowe, to nie wejdzie. To nie wejdą mi tu trzy. Kurczę, mogę to zbić z drugiej strony od razu. Ajajaj. Dobra. No to nie, wyburzymy sobie tutaj te tory. Chwilowo. I jedziemy dalej. To tutaj, bo teraz wam wytłumaczę, co tutaj chodzi z tym. To jest bardzo potrzebne. Tylko może jeszcze nie wiecie, o co mi tutaj chodzi. Czemu od tego zaczynam odcinek i w ogóle? Bo ostatnio, nie wiem, czy zauważyliście, są problemy ogólnie w mieście ze śniegiem i nie tylko. Wiecie, nie. Nie, to nie będzie tak wyglądać. To mi się nie podoba. To sobie przeniesiemy, aby tego nie wyburzać od razu. Natomiast tutaj będzie składowisko śniegu. Bo ja zazwyczaj gram na opcji bezśniegowej, więc inaczej to buduję. Ale jak tu jest śnieg, to będzie ze śniegiem. Dobra. Czy my tu coś powinniśmy kręcić? Chyba tak. Chyba to powinno wyglądać w ten sposób, już nie pamiętam, bo to dawno budowałem ostatni raz. Ostatni raz temu to budowałem za godami i zaraz na... Nie wiem, czy sam. I dokładnie to jest coś takiego samego. Budujemy po drugiej stronie. Co mi tu telefon brzęczy? Włączyłem stoper, nie marudź. Jeszcze trochę, czekaj. A, wyłączyliśmy to, tak się zastanawiam. Czemu wyłączyłem czas? Tak, bo rozwaliliśmy tory. Zaraz je naprawimy. O, no dobrze. To zacznijmy od naprawienia torów, abym mógł włączyć czas, bo... Tak, dzisiaj nie budujemy tego dworca, co tam mówiłem w ostatnim odcinku, ponieważ najpierw musimy mieć trochę pieniędzy. Trochę to mało powiedziane, ale dobra. Na razie taki dziwny będzie tutaj objazd, ten pociągowy, ale dobra. Już niech będzie. Już wyjechało. Później prąd tu jeszcze pociągniemy, bo może się przydać. O.
No dobrze. I teraz tak. To zmieniamy te drogi wszystkie. Chociaż nie, to wyburzamy i to też. To też wyburzymy. Dobra, i one na razie będą jeździć tak chaotycznie, ale to zaraz zmienimy. No tak. I to tu jest kolejne wysypisko śniegu. Wysypisko śniegu. Dobre nazwy. Tak, oczywiście jest to chyba w złym kierunku ustawione. O, bo tutaj się w tą stronę wjeżdża. Tak, tak. Czy nie? Nawet dobrze. No. Nieźle. I później standardowo zjazd musi być stąd. Mniej więcej tak samo jak z drugiej. Zjazd, wjazd. I najważniejsze, aby te służby dobrze działały z tej strony. Przejazd na drugą stronę. Dawaj, dawaj, wciśniesz się. O! Dobrze. Trochę to dziwnie wygląda, ale dobra. No i nie macie oczywiście tego, co najważniejsze dla was. I z tej strony tak samo można to zrobić. Do góry. Tu sobie przejeżdżasz. Przejeżdżasz. I tu wjeżdżasz. To jest takie, no duże to wyszło. Ale to już nam powinno wystarczyć na całe miasto póki co. Okej, okay, to sobie tak podłączymy i proszę. To jest tak, teraz wam tłumaczę, co to jest. To jest takie centrum kryzysowego drogowego. A dlaczego jeszcze, bo jeszcze tutaj komunikację dodajemy. Czyli o to. I możemy dać tutaj autobusy, żeby wyjeżdżały. Wiem, w moim pierwszym mieście to lepiej wyglądało. Ciekawe, czemu to tak ładnie tutaj już nie wygląda. Czy tu tego nie wejdzie? Wejdzie! O, ładnie. Tak, dużo taksówek stawiam, ale dobrze wiemy, że taksówki się przydają. No i jeszcze autobusy. I zobaczcie, teraz te wszystkie samochody stąd będą wyjeżdżać, czyli z jednego miejsca mają doskonałe miejsce na rozjazdy. Oczywiście nawet nie mając prądu działają, co jest ciekawe. O! No i później to trzeba ogrodzić oczywiście biurowcami, żeby to nam tutaj... No i jak widzimy, no nawet dosyć duży ruch to robi. No tak, tam dalej jest tylko jedna droga. Aha, są dwie drogi, które odjeżdżają gdzieś. A my cały czas nie wiemy, co kupujemy. Dobrze, ale tak, popyt mamy na ludzi. Czy jakiś kamień milowy mamy tutaj niedługo? 40 hub przeładunkowy. No to nie jest tak niedługo. W ogóle jak te nasze statki? Aha. Nie pytam. Z fajnego, bo już zapomniałem, gdzie jest ta droga tutaj morska. A, tak daleko. To nie, tutaj już nic nie wstawimy. Ewentualnie, czekajcie, nie, tutaj coś możemy jakieś wstawić jeszcze. Wejdziesz, o! Co nie? Byśmy to sobie wstawili tutaj. Bo turystów to wy chyba lubicie. Tak, czas jest przyspieszony, jak można zauważyć, z wiadomych przyczyn. Chyba nawet tak to może być podłączone. Dobra. A, w ogóle uwaga, może mi się player zawiesić, bo po ostatniej aktualizacji już dwa razy się zawiesił. Co najlepsze, jeden raz to przy odtwarzaniu Blu-raya. To była taka trochę... To było dziwne już. To już nie było, to normalne. Czy stąd da się pociągnąć ścieżkę? Halo? No nie gadaj, że nie. Wiesz co? A, może trzeba to zrobić. Dobra, może w ten sposób się podłączy. Ale nie łapie rzeczywiście, no to nie chcę. Dobra. Zróbmy teraz jeszcze tutaj handel. Co nie? Pędzlem małym. I jedziemy.
Czy autobus? Autobus w sumie może mieć tu przystanek, jak już tutaj jeździ. Co innego oni się patrzyli na inne, na miasta innych twórców, Skylinesów. A moje to jest jakieś już normalnie... Te mass transistors, tak jest dużo tutaj komunikacji. Ogólnie to dosyć ładnie wygląda. No dobrze, jedziemy z nową strefą mieszkalną. Tak. Cały czas nie wiemy, co kupujemy. Może... Czekaj, przejdźmy... Nie, to nie tu. Czy możemy kupić nowy obszar? Nie możemy i też nie wiemy zbytnio, co byśmy chcieli. Z jednej strony ten kawałek jest ciekawy, bo ma bardzo bogate złoża. A tu mamy jeszcze ładne rozgałęzienia i kolejowe, i... I nie tylko. No bo tak, tu mamy kolej. Tu mamy... O, tu mamy jeszcze trochę autostrady, jakby coś. Okej, okay, dobra. A tu mamy z kolei drogi. I tu byłby ładny tam porcik. Nie, czekaj. To nie jest to? To jest to. Nie, to ten porcik. Te dwa weźmiemy tu i jeden tutaj w bok. I będziemy mieli miasto idealne. Tak mi się zdaje. Czekaj. Jeszcze raz pokaż te obszary. Aha. A autostrada będzie nas po staremu. Dobra. Może być. Czyli będzie można to, czyli tą drogę można ulepszyć. W takim wypadku, bo ten porcik tam by naprawdę ładnie się zaklasyfikował. Dobrze. I tak, tutaj będzie, owszem, dzielnica mieszkalna, ale taka trochę inna. Bo ją trzeba podłączyć tak, aby im tu nie hałasowało to wszystko. Dobrze. Co jest? Styki. Skarbiec. Ładnie. Ale my nie chcemy skarbca, tylko chcemy drogi. Ci... Daj dołem to. No weź, że człowieku, nie chcesz tego puścić dołem. O! Oj, rozwaliliśmy prądy. Prądy naprawiać. Właśnie, tam trzeba jeszcze... Puśćmy sobie środki na drogi, będzie ładnie. O, może być. Mam, że telefon mi tu wariuje, ale nie będę teraz odbierać. Nagrywam teraz odcinek. Dobrze, podłączone, podłączone. Jeszcze tutaj możemy jakieś sklepiki dać i zaraz to jeszcze w strefę zamkniemy. O, tu nawet będzie można postawić dworzec. Bo tak, tutaj są te tory. Chociaż nie, my tutaj coś z tymi torami trzeba będzie wymyśleć. O, ten zakręt mi tu się nie podoba. Może przesuniemy to później czy coś. Nie wiem. Zobaczymy, co my tutaj zrobimy. Co my tu chcieliśmy jeszcze dać? Dzielnicę. Tak, to będzie osobna dzielnica. O, mniej więcej jakoś tak. Natomiast tu będzie dzielnica nasza mieszkalna. Tak, tu jakoś ją trzeba wcisnąć. Tu już małym pędzlem wjedziemy. Ale tu będą biura, bo tutaj już będzie głośno. Tak. Ale jakoś próbować możemy tutaj z tym wjechać. Nie. Droga należy do was. Dobrze. Więc tutaj... Dajemy od razu nowy przepis. A mianowicie parki? Może niekoniecznie chciałem dać to. Nie, to zaawansowane, a tutaj już bez tyle łyżystów. No bo tutaj tylko będziecie pracować, więc co mi tam. Teraz, co ja tutaj zrobiłem z tą drogą? Hello.
Okej, były jeszcze drogi w złych kierunkach. Która jest zaspa w ogóle powstała? Nie wiem, może później ją po prostu jakoś wytniemy, bo to mi się nie podoba. Dobrze, no i budynki. Musicie się budować. Tu damy sobie biura, żeby ten hałas, bo tu na pewno jest nieźle on generowany, wyciszyć. O. No a jeszcze to już będą budynki zwykłe. Tak, tam tylko tramwaje przejeżdżają i tak zostanie to już. Tutaj jeszcze sobie przejedziemy. Już mówię, pieniądze zbieramy dlatego, ponieważ... Halo. Dworce, ten co będę budować, jest bardzo, ale to bardzo pieniądzochłonny. Ponad 300 tysięcy może nawet wciągnąć. Ale mamy 730, więc nie powinno być problemu. Choć czynsz się robi też dużo. Dobrze, tramwaj. Czy ty masz tu przystanek? Nie masz, no to... Jak śmiesz? Oni będą na pewno bardzo zadowoleni, jak coś tu będzie dojeżdżać. O, najważniejsze, autobusik. No tak, z tego co wiem... Nie, to jeszcze nie jest pełne, jakim cudem? A, został nam ostatnie. No to nie, ostatniego nie będziemy wykorzystywać. To brakuje nam już tego. O, widzę, że już tu, no tu jest Magiel. No bo stąd pojedziesz, tu ten autobus. Stąd, tędy. Tędy. Teraz ci to zrobimy jakiś wjazd. Aha, to tak ciekawie jedzie. No dobra. Aha. Okej, to bardzo ciekawie jedzie. Dobra już. Teraz to zmienimy tak, aby mogło to jakoś funkcjonować. Dobrze, i tu mnie zawracać. Zobaczmy teraz, czy stąd wyjedzie autobus? Czy stąd? Stąd wyjeżdżają. Dobra. Może być. Wody nie macie. Jak to wody nie macie? No może nie podciągnąłem. To wy też już macie. No dobrze, tu ładnie to się zaczyna zabudowywać. Tak jak chciałem. Drzewka jeszcze później posadzę, bo to musi ładnie wyglądać. I teraz tak, live odbędzie się jakoś w trakcie tygodnia, w środę może. I chyba kolejny zrobimy w weekend. Zobaczymy, jak będzie dużo osób w środę. Ale to wszystko jeszcze do przewidzenia. To jeszcze wszystko do zrobienia. Dobrze, tak, czekaj. Się pogubiłem w tym, co robię. Jest 17 minuta, ja nie wiem, co ja właściwie właśnie robię. Miałem puścić tutaj autostradę. O, to jest, co robię. Czyli co? Dobra. Dobrze. To chcieliśmy zrobić. Natomiast... a jak my to zrobimy z tej strony? Nie, na pewno nie będziemy ulepszać. Pytanie, czy da się dać? Albo i nie. Dobra. Najpierw zrobimy sobie wyjazd. Ona mniej więcej w ten sposób. Później to sobie tak podłączymy. Bo tu zjazd musi być. Wiem, że będzie wam tutaj głośno trochę, ale... No cóż, takie życie. Strzałki jest do skrętu. No i tu będzie autobus zjeżdżać. O, od razu już ktoś zjechał. Zobaczmy, autobus się przejadowił. Tak. Teraz co? To było dobre, ten autobus naprawdę.
A, żeby tutaj wjechać. Nie, ale spokojnie, jedzie już tak, jak powinien być. Dobrze. Ludzi nam przybywa. Teraz tak, oni by tu chcieli wzmocnić handel. No tak, to prawda, możemy. Nie, no ten most tutaj będzie raczej, tylko będzie wysoki. Okej. To nie wiem, jak go my tu wciągniemy jeszcze. Dobra, a tutaj statki są jakieś w ogóle, które przypływają? 40 pasażerów. A, no płynie coś. 10 osób. Bieda. No, niestety, bieda. Pewnie tutaj jest więcej. Wpisywanie. Dobrze. 52 osoby. No, prawda. O, ten tu skręca. 17 osób. No to o wiele lepiej. Właśnie. Czy my tu nie chcieliśmy jakoś pociągnąć sobie drogi? Nie, tylko te rondo jest. Kurczę. To nie, to trzeba to przeciągnąć. Tak, ty tutaj nie chcesz być na wodzie. O. Bo ciebie tu nie może być. Teraz tak, to wyburzamy. To również. I robimy tutaj drogę do góry. Jeszcze? Dobra, inaczej, chyba już nie trzeba. Nie trzeba. Chcę, żeby było nad tymi statkami, aby to miało jakieś realistyczne wymiary. Dobrze. Mamy most. Czyli mamy połączenie. No mniej więcej. Długi ten most. I wiecie, co proponuję z tej strony zrobić? To samo. Ten sam handel. Bo tak, o ile... Czekaj. Czekaj, pokaż mi... gdzie to jest? To. Tutaj jest trochę rolnictwa, bo tam będzie nasza strefa, taka ściśle przemysł. To tu będzie strefa ściśle handel. No i teraz moja metoda ulubiona, czyli budujemy handel do budynków tego typu. Od razu, żeby było ładnie, zrobimy to od takiej drogi. Ten sposób. No dobrze, to może mniej więcej tutaj wyglądać. Teraz tak, tramwaje oczywiście tutaj będą, jak żeby było inaczej. I one będą sobie jechać, a może nawet prosto jechać. Prosto. Tak, nowa dzielnica handlowa. To jest odcinek, to jest nazwa odcinka pewnie. Chyba, że coś jeszcze lepszego wymyślę. Stąd pojedziemy tu, później skręcisz sobie tu. Nie, w ten sposób to nie. I może tak. Dobrze, teraz moje ulubione, czyli woda. Trzeba ich wszystkich zaopatrzyć w wodę. W ogóle jeszcze tutaj trzeba pociągnie pociągnąć. A pociągami się zaraz zajmiemy. I prąd. Ojej. Ile tego jest? Bo woda jeszcze jako tako idzie pod ziemią, ale prądy. No już nie będzie tak ładnie. Dobrze. No i prądy. No jak to zrobimy? Pociągniemy tutaj z boku chyba. Tak. Tak, pociągniemy to sobie. Tak, żeby nie burzyć tego. Da się? Nie. Dobra.
O, mniej więcej w ten sposób. Później sobie już dojedziesz tu i tu. No i póki co druta sobie pociągniemy jakoś tak ładnie, aby później mi budynków mnie tutaj nie zakłócał. Czyli tutaj nad ulicą. Tak, dziwne. Tory tramwajowe są tutaj tramwaje, tory tramwajowe z kablami, a prądu nie ma. Jak ja to lubię. No i pociągi. Gdzie jest najbliższy tor? Stąd. No niby można byłoby stąd puścić. Ale z drugiej strony, jak stąd puścimy, to będzie ładne, szybkie połączenie. I tak też zrobimy. Dobra. Czyli mniej więcej tak. I później tutaj zjeżdżasz powoli w dół i później za mi tu znowu telefon, a telefon ma ludzi, że mamy obywateli. Nic dziwnego. O, i odcinek teraz się będzie kończyć. No to normalne. Dobrze, i tu mamy taki zjazd. Tu by się przydało też jakoś podłączyć. Czyli w dół. Tu było dobrze. Tu trafiło mi się. A. Tu, o, jeszcze. Nie no. Właśnie. Było tak dobrze. No, nie no. Nie będę się z tym męczyć przez tyle czasu. Postawię po prostu. A, źle. Chyba stąd puścimy. I jeszcze to kręta będzie. No, weź tutaj, to chyba już nie powinieneś. Tu i tu. Proszę bardzo i... Co to mi tu robi? Co to tutaj robi? Polarnia? Co ona tutaj robi? Nie wiem. Wiem tyle, że to będzie wjazd w tunel. O, akurat blisko jest tory kolejowe. No jak pięknie. Dobrze. Tory podłączone, weźmy jeszcze, zróbmy. No, bo tak, odcinek zaraz się skończy i mi się nawet nie uda zrobić tej dzielnicy, którą to przed chwilą wybudowałem. Nie, nie mogę. Co? Źle? Ja ci zaraz dam tu źle. Tak, zaraz gdzieś tutaj dworzec jeszcze trzeba nie wkleić. Dobra. Tak, oczywiście to będzie wjazd. Później tak tu. I nie. I tu będzie dworzec. O. Tylko będą dwa dworce. To sobie wyburzymy. Jeden dworzec będzie tu. I drugi dworzec będzie tu. Dzięki czemu te tory trzeba będzie przy... Nie. Nie dworzec. Już dworzec jest. O. I tu, tak, górą specjalnie puszczam, aby było widać te pociągi, bo już... Nie lubię, jak tak cały czas są pod ziemią. Od tego jest metro, żeby było pod ziemią. O, no i ładnie, nawet ładnie wyszło. No i puścimy sobie teraz stąd linię.
gdzie? Ale my gdzieś tu się wpięliśmy. Co nie? No gdzieś tak, ale gdzie to nie wiem. Tak, i tu jest pętelka ładna. To jest pod spodem połączone, to gdzie jest problem? Co, że tu wjeżdżasz? Nie. Czy tak to normalnie, to bym chciał tu dojechać, ale... Ewidentnie jest jakiś problem. Gdzie? Gdzie się pytam? Dobrze, jest dużo pieniędzy, pociągniemy sobie od razu do tego handlu. Czyli tutaj, o, mniej więcej w ten sposób. No i znowu pod ziemią jedzie pociąg. A. Dobra, i tu sobie będziesz jechać. Tu sobie trochę odbijesz. I tu jakoś ładnie byś sobie wpadował w to. Wpadowałbyś sobie w to. Czemu nie chcesz? Why? Why? Dlaczego nie chcesz? Dobra, ale musisz mi teraz powiedzieć, że... O. I comprendo. Dobra, comprendo to dobrze. Natomiast tamtą linię zaraz wytniemy. O, coś mi piszczy już w tle. Chwila. Zaraz pójdę. Normalnie byśmy sobie puścili promy, ale jeszcze ich tutaj nie dodali. Jak tam zygzaki? No są. I tutaj... I tu będzie, jeśli ktoś się zapyta, tu będzie rozrywka. Bo jak są statki, no to nie będzie tutaj wypoczynku. Dosyć oczywiste. Które to jest rozrywka? Specjalizacja turystyczna, specjalizacja wypoczynek, czyli to jest rozrywka po mojemu. I dajemy. Budujecie się. Widziałem, że chcecie się budować, więc proszę bardzo, podciągnęliśmy wam tutaj pociągi, aby było prościej. Nawet macie statki, więc jest wszystko pięknie. W następnym odcinku może pociągniemy tutaj jeszcze tramwaje. No, tramwaje na pewno tu będą, bo jak jest droga z tramwajami, no to musi to być. No i jeszcze inne rzeczy. To tutaj już takie. Możecie się budować. Budują się? Budują się, więc jest dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. No i dziś budowaliśmy głównie tą nową dzielnicę. Trochę promów, trochę pociągów. No ten mościk. Regę pokaż. No płynie jakoś takoś, ale nie przepływa tak źle jak mogło być. I ja zaraz po odcinku jeszcze wyrównam te tory kolejowe, bo są za wysoko. No i oczywiście drzewka posadzę obok naszej nowej dzielnicy drogowej. Cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.